Laura Grzyb z nami po 8 zawodowej wygranej. Gratulacje. Przyznam szczerze, że byłem, nie wiem jak ty, ale ja byłem trochę zaskoczony na plus podstawowo pani. Spodziewałem się, w sumie nie do końca wiedziałem, czego się pani spodziewać, ale w ringu dosyć wysoko to wysiła poprzeczkę. Tak, zdecydowanie. I bardzo często jest tak, że kiedy przyjeżdżają zawodniczki, które mają jedną, dwie czy trzy walki, to wszyscy sobie myślą, że to są jakieś początkujące pięściarki, ale nie zapominajmy, że bardzo dużo zawodniczek ma za sobą bogatą karierę amatorską i jak też było w przypadku Mariany, ja doskonale o tym wiedziałam, oglądałam walki amatorskie Mariany, wiedziałam, że to jest silna fizycznie zawodniczka, że będzie parła do przodu i świetnie, że udało się zorganizować taki matchmaking, tak jak już mówiłam wcześniej, bo mi są potrzebne takie zawodniczki, także bardzo dobre przetarcie, a to już 8 walka, już nawet nie liczę. Okej, ale czytając to, co mówiłaś przed tą walką, że fajnie by było, jakby był jakiś pas, chociaż regionalny, że jesteś trochę zmęczona tym rokiem, to miałem wrażenie, że spodziewałaś się może trochę łatwiejszej przeprawy, a ona naprawdę po tej pierwszej rundzie, miałem wrażenie, że tak zmusiła cię, żebyś się obudziła. Kurczę, na pewno nie zlekceważyłam jej, na pewno byłam gotowa na ciężką walkę, ale tak jak powiedziałeś, jestem zmęczona tym rokiem, bo mam wrażenie, że coraz to kolejne przygotowania są coraz cięższe. Trener Liczyk jest też trenerem wymagającym. Ja trenuję z chłopakami, także trenuję w czasie chłopaków, z obciążeniami chłopaków. No niestety nie jestem ulgowo traktowana w teamie, więc jestem już po prostu zmęczona i myślę, że gdyby taka walka odbyła się na początku roku, gdzie jestem na świeżości, może wyglądałoby to lepiej, ale jestem bardzo zadowolona ze swojej postawy i tak jak mówiłam wcześniej, rozmawiałam przed sekundą też z panem Andrzejem, będziemy walczyć o pas IBF, o walkę o ten pas, bo Australijka broni tego pasa z zawodniczkami, które są za mną w rankingu, więc na pewno mam prawo do starcia o ten pas i zrobimy wszystko, żebym walczyła o ten pas. Okej, ale jeszcze wracając na chwilę do tego dzisiejszego pojedynku, to dla mnie na duży plus to, w jaki sposób to sobie poradziłaś z tą jej siłą fizyczną, z tym parciem do przodu, z tym, że ona cię ciągle spychała, nawet w końcówce trochę ją porozbijałaś i ty już zaczęłaś iść do przodu. To też pokazuje, że na pewno się rozwija, że ty robisz stałe postępy i no, możesz chyba być z siebie zadowolona. Tak, na pewno jestem z siebie zadowolona, no bo tak jak mówiłam, jestem zmęczona, a też no my jako sportowcy, zawodnicy, wszyscy z każdego sportu zmagamy się z przeróżnymi rzeczami w trakcie przygotowań. Tak jak też już mówiłam, te przygotowania były dla mnie bardzo ciężkie. Ja cieszę się, że to już jest za mną. Po prostu marzę o tym, żeby pojechać do mamy i się przytulić. Może to śmiesznie brzmi z ust dorosłej kobiety, ale naprawdę jestem wykończona tym rokiem. Ale faktycznie rozwijam się. Mam w teamie chłopaków, tak mam Krzysia Włodarczyka, wrócił na salę. Mam Adasia Barskiego, Michała Cieślaka, chłopaków, którzy walczyli, walczą o najwyższe trofea. Jest Krzysiu Głowacki, także ja cały czas podpatruję. Przyjeżdżam poza moimi treningami, przyjeżdżam na salę na sparingi chłopaków. Cały czas oglądam, analizuję, bardzo dużo rozmawiam z trenerem, dzwonimy do siebie, siadamy przy kawie, bardzo dużo rozmawiamy, także powoli gdzieś tam to staram się wdrażać, a ja podczas kariery amatorskiej byłam zawodniczką, która raczej była taką pykaczką, nie umiałam mocno uderzyć, więc muszę jakby podwójną pracę w to włożyć na treningach, żeby móc mocno bić, ale faktycznie widziałam w walce, że te moje ciosy siadają. Brakuje jeszcze tego, żebym troszkę dokręciła tego sierpa i może zaczną dziewczyny pękać. Tak, mi się wydaje, że właśnie tobie brakuje takiego naturalnego ciągu na bramkę. Pewnie to wynika z tego, jak byłaś przyzwyczajona do boksowania w boksie olimpijskim i teraz to wszystko przychodzi z czasem, ale zapytam jeszcze o tę walkę, o potencjalną walkę o pas IBF, do której będziecie dążyć. To jest coś, co mogłabyś już zrobić w kolejnym występie, czy dajecie sobie jakąś perspektywę czasową, żeby do tego dojść? Zdecydowanie chciałabym, żeby pierwsza walka po nowym roku to była walka o pas, ponieważ chcemy odbyć jakiś obóz w Stanach sparingowy. Chcę mocno zbudować teraz siłę fizyczną i chciałabym po tym od razu na świeżości wejść na taką walkę. Jestem gotowa na 10 rund. Walczyłam już 10 rund, teraz mam za sobą dwie bardzo fajne i ciężkie walki 8-rundowe i to pokazuje, że naprawdę jestem gotowa na walkę, na ciężką przyprawę 10-rundową. Bardzo fajne sparingi są za mną i będę robić wszystko ja razem z moim teamem, z moim menadżerem Michałem, żeby dopiąć tą walkę i jestem gotowa na Johnson z Australii i pas IBF. Okej, ale tak się uśmiecham, bo mówisz, muszę odpocząć, jestem zmęczona, a już planujesz pewnie jakiś nie najłatwiejszy obóz w Stanach Zjednoczonych. Tak, bo jestem sportowcem z krwi i kości. Myślę, że mój odpoczynek potrwa 7, maksymalnie 10 dni i przylecę na salę. Panie trenerze, trenujmy, ja już nie chcę siedzieć, bo zazwyczaj tak to wygląda, ale na pewno muszę odpocząć od sali, od tego zgiełku, od chaosu.
prostu się wyciszyć i myślę, że wrócę po prostu z nową siłą, z nową energią i od stycznia będę po prostu patrzeć tylko na jeden cel i będzie to pas. Okej, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.